Dzień dobry, witam serdecznie w naszym ostatnim odcinku. Ostatnim zarówno o Faustynce, jak i ostatnim z cyklu Zakochaj się w słowach, sięgnij po marzenia. Mój projekt był realizowany w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. W poprzednich odcinkach mówiliśmy o Karolu Wojtyle, zanim został papieżem. W końcu stulecie urodzin papieża. Mówiliśmy o Ignacym Janie Paderewskim, mówiliśmy o Hansie Christianie Andersenie, o jego baśniach, o jego wielkiej pasji, a w ostatnich 5 odcinkach czytamy książkę pod tytułem Faustynka, a ostatni odcinek nosi tytuł Chleb z malinami. Faustynka urodziła się na Syberii. Jej tatuś codziennie opowiadał jej o Polsce. O tym, że jest taki piękny kraj, ale już tylko na mapie. Został tam zesłany na 25 lat pobytu za udział w powstaniu styczniowym. Żona poszła razem z nim, ale nie potrafiła się odnaleźć. Wróciła więc do Żytomierza i początkowo starała się o powrót męża, a potem zaniechała. Faustynka nie mogła się z tym pogodzić, nie potrafiła się odnaleźć w domu dziadków i przygarnął ją pan Fortunat Nowicki z żoną. Fortunat Nowicki to dla Nałęczowa jeszcze ważniejsza postać niż postać Faustynki Morzyckiej, ponieważ był założycielem uzdrowiska Nałęczów. Pomnik pana Nowickiego stoi w Nałęczowie, natomiast Faustynka pozostawiła inny pomnik, a mianowicie ochronkę, którą założyła dla osieroconych dzieci. Ta ochronka działa do dzisiaj. Biblioteka nosi imię Faustynki Morzyckiej. Jest też ulica Faustynki Morzyckiej. Wiele razy byłam w Nałęczowie, odwiedzałam to miasto, zarówno na spotkaniach autorskich, jak i właśnie w poszukiwaniu śladów Faustynki Morzyckiej. Zapraszam do słuchania następnego odcinka. Zanim jednak przystąpiła do realizacji powierzonego jej zadania, minęło kilka tygodni. W tym czasie pomagała państwu Nowickim zagospodarować się w nowym miejscu. Wspólnie obmyślali nazwę dla pięknej rezydencji, którą wybudował pan Fortunat. Stanęło na tym, że nazwano ją Willą pod Kraszewskim. Na znak przyjaźni, jaka łączyła pana Nowickiego ze znanym pisarzem Józefem Ignacym Kraszewskim. Ta willa pod Kraszewskim nadal stoi w Nałęczowie i wygląda tak, jak wtedy wyglądała. Jest odnawiana i restaurowana cały czas w tym samym roku. W końcu nadszedł długo wyczekiwany dzień. Raniutko, nim wszyscy wstali, Faustyna zaprzęgła konie do bryczki i uzbrojona w ulotki, przepisane z elementarza pana Kazimierza, ruszyła w teren. Postanowiła nie zaczynać od Nałęczowa, tylko od małej wioski. Ludzie w malutkich miejscowościach są życzliwsi, pomyślała. Pędziła aleją lipową. Lekki wiatr rozwiewał złote liście. Naprzeciwko niej szedł mężczyzna. O mało go nie rozjechała. Zatrzymała tuż przed nim rozpędzoną bryczkę. Grube warkocze podskoczyły z impetem. Nieznajomy uśmiechnął się serdecznie, bo biła od niej radość, młodość i to coś nieokreślone. Którędy do wąwolnicy? Próbowała uspokoić wierzgającego konia. A po cóż panienka tam jedzie? Nie potrafił pohamować ciekawości. Spoważniała. Obrzuciła go nieufnym spojrzeniem. Spokojnie, wiem, kim panienka jest. Mieszka pani u doktora Nowickiego, prawda? To mój przyjaciel, uspokoił ją nieco. Zeskoczyła energicznie z bryczki. Kolorowa sukienka zawirowała w powietrzu. Chcę uczyć dzieci języka polskiego, szepnęła. W Nałęczowie mogą mieć problemy, ale myślę, że w Wąwolnicy, Bochotnicy czy w Miłocinie chłopi są życzliwsi. Może tam pójdzie mi łatwiej. To mój pierwszy dzień. Każdego nauczę czytać i pisać, czy tego chce, czy nie, powiedziała. Patrzył na nią oczarowany. Cóż za rezolutna osóbka, pomyślał. To bardzo niebezpieczne. W Galicji może by się panience udało, ale tutaj grozi za to więzienie. Nie boję się, uniosła dumnie głową. Polska warta jest poświęceń. Odzyskamy niepodległość, a wtedy, rozmarzyła się. Będziemy wolni, dorzuciła lekko. Spojrzała mu prosto w oczy, wskoczyła na bryczkę, smoknęła na konia i odjechała niespiesznie. Zobaczcie, Faustynkę z konikiem. Chwileczkę, mężczyzna pobiegł za nią. Proszę się zatrzymać. Przyznam, że trochę mnie zatkało. Zaskoczyła mnie panienka. A co tam? Opiszę panienkę w mojej nowej powieści, albo nie.
Specjalnie dla panienki stworzę nowelę, zaśmiał się serdecznie. Dawno nie spotkałem tak przedsiębiorczej i silnej osobki. Siłaczki po prostu. Czy pan jest pisarzem? Faustynka patrzyła oszołomiona. W rzeczy samej. Stefan Żeromski, do usług! Ukłonił się nisko. A żeby i w Nałęczowie dobrze panience szło, przyślę do nauki mojego synka, Adasia. Namówię również przyjaciół, żeby powierzyli panience swoje dzieci. A nuż otworzy się tu jakaś tajna szkółka? Znów się roześmiał. Ja nazywam się Faustyna Morzycka, przełożyła lejce i wyciągnęła do niego dłoń. Adasia, proszę przysłać jutro do willi pod Kraszewskim, smoknęła na konia i odjechała. Stefan Żeromski długo stał, uśmiechając się do siebie i patrzył za znikającą bryczką. A, niech nie! Zaśmiał się pod nosem i poszedł pisać. Tego dnia napisał nowelę Siłaczka. Opisał w niej młodziutką nauczycielkę, która do końca swoich dni uczyła czytać i pisać po polsku. Teraz już wiecie, kim była Siłaczka? Tak, to była Faustynka Morzycka. Entuzjazm Faustynki nieco osłabł. Ludzie na wsi nie chcieli się uczyć. Mówili, że to strata czasu, że niebezpieczne. No i najważniejsze, nikomu niepotrzebne. Proszę pani, proszę pani! Chcę uczyć pani dzieci czytać. Faustynka uwiązała konia i podeszła bliżej pola. Pani, toż ja nie mam czym zapłacić. Kobieta wyprostowała się i wytarła pot z czoła. Dopiero jak wrócę, to ziemniaków ze skwarkami nagotuję. Teraz wszystkie dzieciaki głodne. O, jak się wydzierają! Ja chętnie nakarmię dzieci. Mam chleb i dżem malinowy. O, tam je zawiozę, wskazała starą szopę. No dobra, kobieta upchnęła pod chustką wystające kosmyki włosów. Jak panienka chce. Dzieciaki, idź ta z panią, rzuciła do dzieci i zebrała się energicznie do kopania. Szybko rozniosło się po okolicy, że młodziutka dziewczyna dokarmia dzieci i uczy je czytać i pisać. Nie minął miesiąc, a uczniów przybywało co niemiara. Gdy tylko wysiadała z bryczki, dzieci pędziły do ukochanej nauczycielki i szperały w wielkiej torbie w poszukiwaniu smakołyków. Wkrótce w willi pod Kraszewskim powstała pierwsza konspiracyjna szkółka. Z pomocą Oktawii i Stefana Żeromskich, a także przy aprobacie państwa Nowickich, Faustynka uczyła wszystkich przedmiotów. Ludzie w Nałęczowie przynosili jej mleko, jajka i upieczone przez siebie ciasta lub inne podarunki. Większość dzieci jednak trzeba było dokarmić, a bywało, że i przenocować. Małe podarunki. Wcinają chleb z drzewem malinowym. Faustynka wymyśliła, że szkoła zdobędzie pieniądze, wystawiając przedstawienia teatralne. Cieszyły się one sporą popularnością. Przychodzili na nie prawie wszyscy mieszkańcy Nałęczowa. Pieniędzy uzbierało się tak dużo, że Faustynka nie tylko przeniosła szkołę do willi Tolin, ale również w niej zamieszkała. Niezłomną postawą, wytrwałością i pokorą zaskarbiła sobie miłość dzieci i dorosłych. Zdarzyło się też rzecz niezwykła, a mianowicie władze zezwoliły na oficjalne prowadzenie szkoły. Dzień, w którym Faustynka odebrała dokumenty potwierdzające działalność placówki, był dla Nałęczowa wielkim świętem. Do willi Tolin przybyli ludzie z Nałęczowa, Wąwolnicy, Bochotnicy, Miłocina i innych malutkich miejscowości. Faustynka nie posiadała się ze szczęścia na widok tak licznie zgromadzonych gości. Szanowni Państwo, cieszę się, że mogę zaświecić w młodziutkich duszyczkach kaganek oświaty. Faustynka rozejrzała się po sali. Wierzę w olbrzymią potęgę nauki. Dzięki niej nie tylko pojedynczy ludzie, ale i całe narody wznoszą się na szczyty najwyższej chwały. Postaram się obudzić w sercach powierzonych mi dzieci dążenie do wszystkiego, co dobre i piękne. Dewizą naszej szkoły będzie miłość, bo każde dziecko jest ważne. W trudnych dla naszego kraju czasach wspólnie nauczymy się szacunku i wzajemnego zrozumienia. Wstrzymała oddech, prawie wszyscy mieszkańcy płakali. Nagle zrobiło się zamieszanie. Tłum zafalował i ktoś zaczął się przyciskać. Ludzie rozstąpili się i przed Faustynką stanęli miłośnicy tajnego koła oświaty ludowej. Jeden po drugim w milczeniu, kłaniając się, wręczali jej bukieciki fiołków. Stała oszołomiona. Tak jak niegdyś pan Kazimierz, trzęsącymi się dłońmi przykładała do nosa pachnące kwiatki, by ukryć wzruszenie i łzy. Zasłużyłaś na nie, Faustynko. Mieczysław Brzeziński pocałował ją w rękę. Zasłużyłaś na fiołki. Zerwał się huragan braw, a ona, czując delikatny zapach fiołków, pomyślała o tacie. To on jej pokazał, co w życiu dobre, wartościowe i piękne. Od
tej pory pomagała nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Każdy spragniony i głodny znalazł pocieszenie, a także gorącą zupę w willi Tolin. Stefan Żeromski z żoną Oktawią i wielu innych wspaniałych patriotów wspierali Faustynkę w każdy możliwy sposób. Którejś nocy zapukał do niej nieznajomy i cichutko poprosił o pomoc. Nie pytała o nic. Nakarmiła go, pozwoliła mu się umyć i odpocząć. Przespał cały dzień, a wieczorem przy blasku świecy powiedział jej, że jest więźniem prześladowanym za obronę kraju. Gdy nabrał sił na tyle, że mógł ruszyć w dalszą drogę, pod osłoną nocy odwiozła go bryczką. Wysiadł na rozstaju dróg i wyszeptał: Dziękuję za wszystko. Słyszałem, że jest pani aniołem i że tu znajdę schronienie. Zawahał się. Nazywam się Mieczysław Skarżyski, dodał i odszedł w ciemność nocy. Stała długo w mroku. Konie zaczęły się niecierpliwić, a ona rozmyślała nad losem Polski. Myślała o tych wszystkich wspaniałych ludziach, którzy z narażeniem życia wciąż niezłomnie walczą o odzyskanie niepodległości. Rankiem Faustyna, podśpiewując, kręciła się po kuchni. Rozpaliła ogień, wzięła garnek i nalała mleka. Nastały chłodniejsze dni i dzieci cieszyły się na myśl o tym gorącym napoju. Dzień wcześniej upiekła rogaliki z marmoladą malinową, rozstawiła talerzyki i kubeczki. Z pieca rozchodziło się przyjemne ciepło. Naraz ktoś walnął z impetem w drzwi. Wypadły razem z framugą. Zimny wiatr rozhulał się po izbie. Dwóch żandarmów popchnęło dziewczynę na ścianę. Uderzyła głową, straciła równowagę i upadła. Skrzypiały drzwiczki gwałtownie przeszukiwanych szafek. Na podłogę spadały kubki, noże, widelce, ubrania. Chleb potoczył się pod łóżko, mleko przypaliło się i wykipiało. Kto kazał pomagać Skarżyskiemu? Gadaj! Jeden z żandarmów szarpnął ją za włosy. Faustynka milczała. Do bryczki z nią! Rozkazał drugi. Obaj zaciągnęli dziewczynę do czarnej, policyjnej budy, zaprzężonej w dwa gniade konie. Woźnica strzelił z bata i konie galopem ruszyły przez Aleję Lipową. Przestraszone dzieci idące do szkoły skryły się za drzewami. Tu jeszcze wam pokażę, jak się rozlało mleko. Tak kończą się moje marzenia o nauczaniu, pomyślała Faustynka. Czy żałuję? Nie, niczego nie żałuję. Tatuś miał rację. Polska warta jest tego. Warta jest dużo więcej. Niczego nie pragnęłam, tylko uczyć dzieci języka polskiego. Ciocia opowiadała mi kiedyś, że język polski jest piękny, melodyjny i wszystko można nim wyrazić. I miłość, i wiarę, i nadzieję. Przeniosła się w marzeniach do swoich najszczęśliwszych wspomnień. Przewieziono ją do więzienia w Lublinie. Przesłuchanie trwało bez końca. Zadawano jej tysiące pytań. Była głodna, zmarznięta i bardzo zmęczona. Gdy się skończyło, strażnik zaprowadził Faustynkę do celi i zatrzasnął słukiem drzwi. Długo stała ze spuszczoną głową, a gdy spojrzała przed siebie, zobaczyła, że przygląda jej się gromadka wynędzniałych i zalęknionych dzieci. Stała nie wierząc w to, co widzi. W końcu jakaś kobieta leżąca na pryczy krzyknęła do niej. I czego się tak gapisz? Bachorów nie widziałaś. Tu się rodzą i tkwią w nieskończoność. Wielkie rzeczy. Przekręciła się na drugi bok. Prycza zatrzeszczała nieprzyjemnie. Zobaczcie Faustynkę w celi więziennej. Brudni, bezbronni i boleśnie niewinni mali skazańcy wpatrywali się w Faustynkę. Zrobiła dwa kroki w stronę tej gromadki. Jedna dziewczynka dłubała w nosku. Faustynka sięgnęła po chusteczkę. W kieszeni wyczuła coś jeszcze. Odruchowo wyciągnęła. Był to obrazek z kaczuszką narysowany podczas ostatniej lekcji. Rozłożyła kartkę i pokazała dzieciom. Stanęły blisko i patrzyły bez słowa. Nazywam się Faustyna Morzycka, zaczerpnęła powietrza. I jestem tu po to. Chciała właśnie powiedzieć, że sam los pewnie zesłał ją do tych nieszczęśników, że nauczy ich czytać i pisać, ale zamiast tego z jej ust padły słowa. W czasach dla mnie najszczęśliwszych, gdy byłam małą dziewczynką, znałam czarodzieja. I chociaż nie miał cylindra, ani peleryny, ani nawet różdżki, wiedziałam, że był prawdziwym czarodziejem. Miał dobre serce i szlachetną, czystą duszę. Wskazał mi drogę i otaczał miłością. Długo, bardzo długo go nie widziałam, ale moje serce jest przy nim. Marzył tylko o jednym. Żeby nasza kochana ojczyzna była znowu na mapie i żeby Polacy byli dumni z tego, że są Polakami. Mamy piękny kraj i niezależnie od tego, gdzie jesteśmy dzisiaj,
Kochajmy go, proszę. Dzieci przytuliły się do niej, a ona podziękowała Bogu, że wysłuchał jej prośby. Oto los zesłał jej najważniejsze zadanie do spełnienia. Grupka dzieci, grupka małych skazańców, które przychodziły na świat w celi więziennej i tam po prostu mieszkały. Tatuś Faustynki, Julian Morzycki, po 25 latach wrócił z zesłania. Kupił mały domek w Paulinowie koło Nałęczowa i zamieszkał w nim wraz z córką. Faustyna Morzycka do końca życia uczyła dzieci języka polskiego, pisała książki dla dzieci i walczyła o wolność ojczyzny. Zmarła strudzona na wygnaniu 25 maja 1910 roku w Krakowie. Zaledwie 8 lat po śmierci Faustyny Morzyckiej, dzięki takim ludziom jak ona, Polska odzyskała niepodległość. Dzieci mnie często pytają na spotkaniach, dlaczego napisałam, że została pochowana na zesłaniu i skończyła życie na zesłaniu w Krakowie. Przecież Kraków też jest miastem polskim. Ale wtedy, kochani, Polska była pod zaborami. Polski nie było na mapie. Nałęczów należał do zaboru rosyjskiego, natomiast Kraków to już był zupełnie inny zabór, zabór austriacki. Nie można było tak swobodnie się przemieszczać. Jedynym marzeniem Faustynki było to, by była pochowana w Nałęczowie. Do dzisiaj to marzenie się nie spełniło. Została pochowana w Krakowie na cmentarzu Rakowickim. Jedyne pocieszenie dla mnie jest to, że moi czytelnicy chodzą zapalić jej znicz, więc myślę, że pamięć o Faustynce nie zaginie. Pamięta o niej oczywiście miasto Nałęczów, mieszkańcy i dzieci, które czytają książkę o Faustynce. Tam jest jej ochronka, jej ulica. Ochronka, czyli szkoła i sierociniec, który założyła dla dzieci. Dziękuję Wam, moi drodzy. To był ostatni film z cyklu Zakochaj się w słowa, sięgnij po marzenia. A te 20 filmów mogłam zrealizować dla Was dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura w sieci. Wszystkie są dostępne na kanale YouTube, są dostępne na moim fanpage'u Wioleta Piasecka, autorka książek. Książeczki wydane przez wydawnictwo Niko czekają na Was w księgarniach, w bibliotekach, w urzędach Poczty Polskiej. Czytajcie, słuchajcie, sprawcie mi tą wielką radość. Ja dzisiaj się z Wami żegnam, ale na kanale YouTube będą się pojawiać książki wydawnictwa Niko, napisane przeze mnie, o piłce nożnej, zagadki piłkarskie, tańczące czarownice, mała cyganeczka i wiele, wiele innych. A ja z Wami się żegnam, życząc wspaniałych wakacji i samych najlepszych ocen w nadchodzącym roku szkolnym.